Spółdzielnia mleczarska Mlekpol po raz drugi przygotowała wyjątkowy festyn z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców Grajewa i Kolna. Jest to kolejny piknik w dniu święta naszych dzieci. Myślę, że te dzieci już konsumują nasze produkty, im się należy coś od naszej spółdzielni, żeby przynajmniej w tym dniu mogli się po prostu oderwać od nauki i pobawić w tak dużym gronie i wspólnie. Ponadto dzieci jest to wiadomo, że przyszłość firmy również. Także inwestujemy już od tych maluchów. Chcemy rozszerzać organizację tego pikniku na wszystkie zakłady, gdzie prowadzimy swoją działalność, czyli Zambrów, Mrągowo, Augustów, Sejn i tak dalej. W Grajewie do zorganizowania wielkiego festynu przyłączyły się również władze miasta. Jest to naprawdę bardzo wspaniała inicjatywa, bo mamy tak niesamowity Dzień Dziecka tutaj. Jest to impreza zorganizowana przez Mlekpol. Co prawda miasto po godzinie, kiedy Mlekpol kończy swoją imprezę, zaczyna miasto. Także do pewnej godziny imprezę prowadzi jakby Mlekpol, a potem przejmuje tę inicjatywę miasto. Ale jest to impreza, która jak Państwo widzicie przyciąga naprawdę bardzo wielu uczestników, dzieci, młodzieży, rodziców, wychowanków. Jest to naprawdę wspaniały dzień dla dzieci. Organizacji wielu różnych imprez, które Mlekpol organizuje, dołączamy się, no i oczywiście współpracujemy na co dzień. To jest tak, że jeżeli remontujemy dzisiaj ulicę Elewatorską i Przemysłową i Biurową, to ze względu na dojazd, dowóz tego produktu, którym właśnie mleczko jest, z którego tyle wspaniałych produktów. Natomiast cieszę się i gratuluję panu prezesowi, bo zainteresowanie i rozpowszechnienie po pierwsze pikniku mlekpolowskiego, który uaktywnia całą załogę, to jakby nie było 13 tysięcy dostawców, cała Polska tutaj zjeżdża, te 12 zakładów, ale to lokalnie dzisiaj te 1000 dzieciaków w tych mlekpolowskich koszuleczkach i do konsumpcji, do zachęcenia, do tego, żeby Polska też spożywała coraz więcej, bo Polska ma jedno z najniższych spożyć mleka, jeżeli chodzi o Europę i świat, więc jest to taka kampania promocyjna nie tylko samego Mlekpolu, nie tylko jego produktów, ale też jako tutaj, nie wiem, największego pracodawcy, miejsca pracy, sponsora, sport, dzieci, młodzież, wszelkiego rodzaju konkursy. Dzisiaj to, powiedziałbym, jest takie zwieńczenie tego, co dzieje się co rok, w każdym roku, codziennie, w każdym tygodniu. Także ogromnie gratulacje. Oprócz koncertów, konkursów z nagrodami i mlecznego poczęstunku przygotowanego przez Mlekpol, dzieci miały zapewnione liczne zabawy plenerowe. Mogły wystartować w zawodach sportowych, czy nawet spróbować dojenia krowy. Dla mnie bardzo smakujące mleka. Dobre. Pójdę na zjeżdżalnię, skakałam na trampolinie. Dobrze się bawię, skakałam na trampolinie. Organizatorzy zadbali o to, żeby każde dziecko wyszło z festynu zadowolone i uśmiechnięte. Najbardziej mi się podoba zjeżdżalnia, trampolina i występy. Uczniowie mogli spróbować wszystkich przysmaków wyprodukowanych przez Mlekpol. Bardzo dobre. Mleka, jogurty, kefiry. Serki jeszcze, twarożki, owoce leśne, to są moje ulubione. Są jeszcze truskawkowe, czekoladowe, jogurty, stracciatella, żurawina, owoce leśne. Do organizacji wyjątkowego Dnia Dziecka przyłączył się również burmistrz Kolna. Dzisiaj dzięki Mlekpolowi możemy mieć wspaniałą, wielką imprezę. Jest ponad 700 dzieci. Dzieci bawią się idealnie, jest bardzo dużo nagród. Mogą próbować wszystkiego, co zdrowe, czyli produktów Mlekpolu. Bardzo się z tego tytułu cieszymy, ponieważ w Kolnie funkcjonuje zakład Kurpianka, wchodzący w skład Mlekpolu. Myślę, że oprócz tego, iż mamy dzisiaj reklamę tych produktów, dzieci mają wspaniałą zabawę, idealnie się bawią. Widzicie Państwo, jak wielu dzieci jest dzisiaj na tej imprezie. Naprawdę ostatnimi czasy współpraca z panem prezesem Edmundem Morawskim, z zarządem, z radą nadzorczą układa się nam bardzo dobrze.
efektem tego są te imprezy, które już po raz kolejny się odbywają. Efektem tej współpracy jest również dofinansowywanie naszego klubu sportowego. Myślę, że ta współpraca nadal układała będzie się bardzo dobrze. Spółdzielnia od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miejscowości, w których działa. Jest to impreza, która dedykowana jest najmłodszym konsumentom naszych wyrobów. Dzieciakom zapewniamy wiele atrakcji z okazji tego święta dzieciaków. Zapewniamy degustację produktów w Krakpolu. Dzieci mogą napić się przepysznych jogurtów Milko, zjeść serki, paroszki. Dodatkowo wypełniony czas jest atrakcjami na scenie, konferencjami sportowymi. Dzieci z wielką radością podchodzą, sięgają do jogurty Milko, po serki. Dodatkowo mogą bawić się na scenie, uczestniczyć w wielu konkursach. Za uczestnictwo nagradzamy najlepszych. Dzieciaki również uczestniczą grupowo w konferencjach sportowych, jak również mogą skorzystać z zabawek mieszanych i ze stoisk konstrukcyjnych. Jednym ze sponsorów atrakcyjnych nagród i gadżetów dla dzieci była firma Tetra Pak, pomysłodawca akcji Mleko z klasą. Firma Tetra Pak, która stworzyła program Mleko z klasą, wspiera takie dobre inicjatywy, które mają na celu promowanie mleka, picia mleka wśród dzieci. Stąd też nasza obecność dzisiaj w Kolnie na pikniku dla dzieci, który organizuje firma Mlekpol z Krajewa. I organizowanie Dnia Dziecka w miejscu, w którym znajduje się produkcja spółdzielni, tak? I te dzieci mogą się zapoznać z produktami, mogą spróbować, tak? Mogą się pobawić, mogą się czegoś nauczyć. No to jest świetna rzecz, tak? Bo to się rzadko zdarza. Mają bezpieczne miejsce, gdzie mogą się pobawić, gdzie mogą się, nie wiem, napić czegoś, gdzie mogą się czegoś nauczyć i to wszystko w miłej atmosferze.